Co przekonało mnie, że ostatecznie, że koncert bez publiczności jest tak jakby, nie wiem, jakby człowiek kulał na jedną nogę. Po prostu jest to zjawisko, które wymaga naszej wspólnej obecności i wszystkie te internetowe, to wszystko spoko, to jest fajne, ale jednak, no umówmy się, no, chodzi o to, żeby się spotkać. Dlatego strasznie dziękujemy, że zechcieliście wpaść. Dzisiaj jest niedziela, to nie jest typowy koncert na tak, dzień na takie rozrywki. Więc dziękujemy bardzo za to i naprawdę cieszymy się, że przedostatni możemy mieć tutaj w Krakowie, który po prostu totalnie zawsze jakoś nas wspierał i w ogóle kochamy Kraków po prostu. No, dziękujemy bardzo.
Na karstach tyka puls. Nie potrzymuj mi na siłę powiek. Daj spać. Nie próbuj pieścić mnie i o świecie milcz. To monstrum nie otrzystanie, co od rana zacznie znów wysysać ciemny miąż. Jak oparci na plakach stolic, skakać wiesz do ścielek na anteny. Będę się głodzić aż do śmierci z głodu. Będę ofiarę z kolekcji ciała krzyżyć duszę. Będę oparci na plakach stolic, skakać wiesz do ścielek na anteny. Więc daj mi spać, o świecie milcz. To monstrum, co wysysa miąż. Na garstkach tyka puls. Nie ma syki. O Jezu! Nie próbuj we mnie plać potencjału dziś. Bo życie potwór podstępny zły. Od rana zacznie znów wysysać ze mnie szpik. Będę popalać na plakach stolic. Wiesz, kościelek na anteny. Będę się głosić aż do śmierci z głodu. Będę ofiarę składać z ciała, kruszyć duszę. Będę popadać na plakach stolic. Skakać, wiesz, kościelek na anteny. Więc daj mi spać, o świecie milcz. To potwór, który wysysa szpik. I te sny takie najgorsze to są albo o maturze, albo o tym, że właśnie wychodzę na scenę i gram z Hejem, często mam te sny i oni grają moją i twoją, a ja... Jest totalna masakra, ale właśnie to świadczy o tym, bo dawniej to za to, co teraz się stało, bym siebie znienawidziła, a teraz mam tak, że myślę sobie, jestem kurde człowiekiem, strasznie mi zależy i czasami z emocji po prostu popełniam błąd. I na dobrą sprawę można się tego przyczepić, ale też można uznać, że kurde, no to zdarzyło się. Nie będę udawała, że akurat mi coś w gardło wleciało, tylko po prostu doznałam zaćmienia.
teraz piosenka o tym, że czasami, wiecie, Jakub Żulczyk, ten słynny taki pisarz polski, powiedział mi kiedyś, że szansę można dać raz, drugą, ale jak się da trzeci raz szansę, to dobrze jest frajerstwo i bardzo się tego trzymam. Uważam, że zawsze każdy zasługuje na szansę, jeżeli o nią prosi, jeżeli chce. I to jest właśnie o tym, że o takiej sytuacji, kiedy już jedna szansa była dana, a jednak syfnie, więc wtedy już trzeba się zabierać po prostu. Ale one są jasne, więc jakby zachowuję się, jakbym myślała, że one są niejasne. No są jasne, tylko tak jakoś chcę nawiązać relacje, wiecie. Więc tak zagajam. Jest to tanie, wiem, ale no tak chciałabym, żebyście widzieli, że ja strasznie przeżywam to, że jesteśmy dzisiaj razem i tak zagajam. No, więc ta piosenka jest o tym, że czasami jak nas coś bardzo jakoś tak dziuga, uwiera, to myślimy, że to zrobi ktoś na świecie. I mówimy tak, kurwa gnoju, o sol papał. A tak naprawdę to chodzi o to, że ten człowiek odpalił w nas coś, co nas boli od bardzo, bardzo dawna. I to jest właśnie o tym piosenka, że czasami wróg wcale nie jest wrogiem, tylko jest nauczycielem, który mówi, tu cię boli. Mnie. Diagnozujesz mnie.
kobiet. Co zrobił ojciec? Że mścisz się na obcych.